To na usta cisną się różne refleksje, niektóre nawet dosyć kontrowersyjne. Przed chwilą jeden z dziennikarzy zapytał mnie, czy książka papierowa przetrwa. Odpowiedziałem, że właściwie odpowiedziałem dosyć brutalnie. Hitler palił książki, a te czasy wymyśliły smartfony, ale smartfony nie zabiją książki i mogą jedynie ułatwiać poruszanie się po bibliotekach. Myślę, że to wszystko musi się odbywać z udziałem Państwa. Ludzi, którzy kochają książkę, ludzi, którzy kochają kulturę, ludzi, którzy swoją wrażliwość do książki przekazują tym, którzy biblioteki odwiedzają. Oczywiście gratulacje tych pań, no i jednego rodzynka, bo jak tak widziałem, że tylko jeden pan otrzymał nagrodę w tym roku marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Także to na pewno uznanie dla waszej jakże ważnej, istotnej misji, którą realizujecie pracując w różnych bibliotekach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. No, szczególnie cieszę się z tego faktu, że pani Beata Szymańska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, jest z tego faktu bardzo dumna i zadowolona, ponieważ jeszcze nie minął rok, jak ta nowa biblioteka funkcjonuje, więc nie może się tym, co uzyskała w ubiegłym roku, nacieszyć i bardzo promuje i wszędzie mówi tylko i o tej bibliotece. Za chwilę część artystyczna. Przed Państwem wystąpi duet Bio Kion Duo w składzie Malwina Mikołajczak-Ludczykowska skrzypce, Krzysztof Ludczykowski akordeon. Oboje są absolwentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jednocześnie doktorantami Akademii Muzycznej w Gdańsku. Znaczną część repertuaru duetu stanowi muzyka współczesna. Zespół gra także muzykę barokową, klasyczną, romantyczną oraz rozrywkową. Oboje są, mogę powiedzieć, wielokrotnymi laureatami nagród artystycznych marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Pan Krzysztof Ludczykowski otrzymał stypendium artystyczne w tym roku, jego żona trzykrotnie nieco wcześniej. W dzisiejszym repertuarze znajdą się utwory Arcangelo Corellego i Astora Piazzolla.